Teleturniej Milionerzy emitowany jest w TVN od lat. Do tej pory tylko trzem zawodnikom udało się wygrać milion złotych. Pierwszym szczęśliwcem został 27-letni wówczas Krzysztof Wójcik. Na co przeznaczył główną wygraną? Krzysztof Wójcik uczestniczył w programie Milionerzy wiosną 2010 roku. Wtedy jako jedyny w historii polskiego teleturnieju odpowiedział poprawnie na ostatnie, finałowe pytanie. Inżynier towaroznawstwa doskonale wiedział, na czym gra Czesław Mozil, dzięki czemu zdobył okrągły milion złotych. Jak przyznał w wywiadach udzielonych po udziale w teleturnieju, dzięki wygranej programu Milionerzy zmotywował się do znalezienia dobrej pracy, bez stresującej presji czasu. Obecnie pracuje jako dyrektor działu biznesowego w jednej z firm zajmujących się uzdatnianiem wody przemysłowej. Rodzice nauczyli mnie szacunku do pieniądza, że po pierwsze na pieniądze trzeba zapracować, a po drugie coś, co łatwo przyszło, może również łatwo pójść, powiedział Krzysztof Wójcik w uwadze. Wydaje mi się, że udało mi się znaleźć ten złoty środek, dzięki któremu te pieniądze zadziałały jak katapulta, a nie były fotelem, w którym wygodnie usiadłem i odcinałem kupony, dodał w wywiadzie dla Kuriera Lubelskiego. Krzysztof Wójcik część pieniędzy poświęcił też na spełnienie prywatnych marzeń, takich jak inaczej kupno mieszkania w Szczecinie czy wyruszenie w upragnioną podróż poślubną z żoną Dorotą, z którą wychowuje 6-letnią córkę Ninę. Zanim udało mi się wygrać tę nagrodę, chcieliśmy wyjechać do Stanów na naszą podróż poślubną. To było nasze marzenie. Dzięki tej nagrodzie mogliśmy pojechać sobie tam na dłużej, zdradził Krzysztof Wójcik w programie Uwaga. Milionerzy, kto wygrał milion? Nie tylko Krzysztof Wójcik wygrał milion. Drugą milionerką została Maria Ramenek, emerytowana polonistka z Bieszczad. Jak wyznała w programie, wygrana zapewni jej jednorazowo 50 lat emerytury. Miała też marzenie udowodnić też, że kobiety po 60 również mogą mieć fajne życie. Udało jej się to. Ostatnio kolejna osoba wygrała milionerów. Była nią Katarzyna Kant-Wysocka, absolwentka filologii klasycznej, a zawodowo specjalistka DS marketingu. Jak powiedziała na